Cześć. Dziś odcinek, na który wielu z Was bardzo czekało. Mianowicie kupuję swój pierwszy pistolet. Dlatego znajdujemy się dzisiaj w skarbcu ProGuns. Jaki pistolet wybrałem, jakimi kryteriami się kierowałem i jakie modele rozważałem poza tym, co kupiłem, o tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Witajcie na kanale Siła Ognia i zapraszam do oglądania. ProGuns, który umożliwił mi dzisiaj nagrywanie, jest dość kameralny i mieści się na terenie innego sklepu, Safe.pl. Sam magazyn, jest to 10-tonowy skarbiec, który możecie pamiętać z mojego filmu o safe'ach, wtedy dopiero się rozkręcał, a dzisiaj możecie go zobaczyć w pełnej okazałości. Sam sklep, mimo że niewielki, ma naprawdę ciekawy asortyment i jeśli kiedyś chcielibyście zakupić sobie jednocześnie safe i przy okazji wyjść z bronią, to tutaj macie taką opcję, możecie wyjść z całym kompletem. Okej, żeby nie trzymać Was w dłuższej niepewności, pistolet, który sobie wybrałem jako pierwszy, jest to produkt marki Glock. Konkretnie model 19X. To jest taka klasyczna konstrukcja na polimerowym szkielecie. Jest zasilana amunicją 9x19mm parabellum. Działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Jest w takim charakterystycznym, w porównaniu do innych Glocków, kolorze FDE, czy też jak kto woli, Coyot. Jest to broń projektowana pod bycie pistoletem etatowym w US Army. Niestety nie udało się, ale zdecydowanie skradła moje serduszko i tak. O samym pistolecie opowiem dokładniej w dalszej części filmu, a tymczasem zacznijmy sobie od początku. Wielu z Was pewnie zapyta, dlaczego akurat Glock, a nie jakaś inna konstrukcja. Powodów miałem kilka. Po pierwsze, bardzo łatwa dostępność części i akcesoriów. Tutaj mam sytuację podobną jak z moim AR-em, czyli jest bardzo duża dostępność zarówno akcesoriów zewnętrznych, jakichś magazynków, kabur, latarek, jak i części wewnętrznych, jak jakieś spusty, przerywacze, sprężyny powrotne. Jest bardzo duża możliwość modyfikacji tego pistoletu i mimo że ja sam uważam, że ten Glock z pudełka jest dość dobrym pistoletem, no to jeśli chciałbym go jakoś zmodyfikować pod siebie, dopasować coś, zmienić, no to takich opcji jest w tym przypadku bardzo dużo. Części do Glocka są dostępne bardzo powszechnie, nie ma z tym problemu jak w przypadku jakichś innych, bardziej egzotycznych konstrukcji. Więc jeśli ktoś lubi tuningować swoją broń, no to myślę, że Glock będzie takim bardzo dobrym wyborem. Po drugie, niezawodność. Wiadomo, nie ma rzeczy niezniszczalnych, ale raczej Glocki cechuje duża niezawodność. Przy dużym nastrzale raczej są mało awaryjne, no są to takie woły robocze, które mogą znieść naprawdę dużo. Po trzecie, może to zabrzmi jakoś dziwnie, ale Glocki po prostu mi się podobają. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, to ta kwadratura, ta prostota po prostu mi się podoba i są to pistolety, które no, wizualnie spełniają wszystkie moje oczekiwania. Tutaj nawet ciekawostka, jeśli chodzi o tego konkretnego Glocka, mianowicie moja żona, która w tym momencie szuka sobie jakiegoś pistoletu dla siebie i jest raczej antyfanką marki Glock, wysłała mi zdjęcie ze sklepu z bronią właśnie tego Glocka, mówiąc mi, że to jest jedyny Glock, który jej się naprawdę podoba, nawet nie wiedząc, że to jest pistolet, który ja sobie wybrałem, więc nawet moja żona go zaakceptowała wizualnie. Po czwarte, łatwo go sprzedać. W razie gdyby się okazało, że nie jest to pistolet dla mnie, co osobiście wątpię, ale gdyby jednak tak się okazało, gdybym na przykład upatrzył sobie jakiś nowy model pistoletu, to Glocki są cenioną marką, więc raczej nie będą długo czekać na nowego właściciela, więc w razie czego łatwo będzie go upłynnić dalej. A w jaki sposób w zasadzie wybierałem w ogóle mój pistolet? Otóż miałem tutaj kilka kryteriów. Po pierwsze wybierałem pistolet w kalibrze 9x19 Parabellum, z tego powodu, że jest to chyba najpopularniejsza amunicja w Polsce, przez co jest po pierwsze tania i po drugie są najmniejsze problemy z dostępnością. Po prostu jest wszędzie. Ja chciałem zmaksymalizować moje możliwości treningowe, więc wybrałem coś takiego, a pistolety w jakichś bardziej egzotycznych kalibrach oczywiście są super, ale stwierdziłem, że nie na pierwszą broń. Druga sprawa, wiedziałem, że chcę pistolet bijnikowy, czyli tak zwany bezkurkowiec. Wynika to z tego, że ja po prostu personalnie lubię, jak cały ten mechanizm pistoletu jest zamknięty w środku, czyli tak naprawdę dosłownie przeciwieństwo tego, co prezentuje WIS od fabryki broni w Radomiu. Podoba mi się po prostu to, że w tego typu pistoletach zwykle wszystkie bezpieczniki znajdują się wewnątrz mechanizmu, ewentualnie w spuście. Nie potrzebuję żadnych dodatkowych skrzydełek, manualnych bezpieczników, a spust działa tak samo, nieważne czy jest kurek odciągnięty, czy nie. Nie potrzebuję żadnego dekokera. Jednym słowem, po prostu chciałem jak najbardziej prostą w obsłudze konstrukcję. Wynika to po części z tego, do czego ten pistolet w zasadzie ma mi służyć, czyli on ma być takim uzupełnieniem mojego AR-a.
po prostu w jakichś dwuganowych zawodach dynamicznych, a w zasadzie takich bardziej taktycznych. A tutaj Glock będzie sprawdzał się co najmniej w stopniu wystarczającym. Po prostu sięgam do kabury, wyciągam, strzelam. No jest to po prostu coś, czego w tym momencie potrzebuję. Dodatkowo chciałem pistolet, który w razie, gdybym miał taką potrzebę, będzie się nadawał w miarę do skrytego noszenia. No pistolet Glock 19X ma trochę dużą rękojeść, ale od biedy sprawdzi się ją też w takich warunkach. Z tego powodu tak naprawdę odrzuciłem też wszystkie tego typu takie sportowe konstrukcje, jak ta CZ-ka, Shadowka, SP-1. Bardzo fajny pistolet do strzelania tarczowego, niestety właśnie bardzo ciężki. Średnio nadaje się do zadań taktycznych i w zasadzie w ogóle nie nadaje się do noszenia. No i ponownie właśnie kurkowiec. No bardzo fajny pistolet, ale nie dla mnie. Przy wyborze pistoletu, poza tym, że poczytałem sobie o nim opinię, jakieś tam parametry techniczne, no to ważne było dla mnie również, żeby pójść sobie na strzelnicę, postrzelać z niego, zobaczyć po prostu jak mi leży w dłoni i jakie wyniki robię z tego pistoletu. Oczywiście poza Glockiem rozważałem kilka innych konstrukcji. Jedną z nich był Sig Sauer P320. Tutaj mogę wam akurat pokazać podobny sprzęt, Sig Sauer P365, taki po tuningu, troszeczkę mniejszy. Bardzo fajny modułowy sprzęt, który z kolei wygrał z Glockiem, jeśli chodzi o pistolet służbowy w armii amerykańskiej. Aczkolwiek zrezygnowałem z niej, dlatego że po pierwsze budżetowo jest on dość drogi, po drugie jego kąt chwytu jest zdecydowanie różny od Glocka. I o ile wiem, że z Glocka strzela mi się ok, strzela mi się dobrze, no to tutaj było takie ryzyko, że wydam dużo pieniędzy na pistolet i nie będę miał tej pewności, że nauczę się z niego tak fajnie strzelać jak z Glocka, więc niestety Sig Sauer poszedł w odstawkę. Walther PDP, czyli pistolet, który niedawno wzbudzał bardzo wiele emocji. No i rzeczywiście jest to całkiem fajna, przyjemna klamka. Miałem okazję z niej postrzelać jakiś czas temu na strzelnicy i niestety nie podszedł mi tak dobrze jak Glock. Wiele osób sobie chwali go za chwyt, za ergonomię. No do mnie niestety jakoś tak nie przemówił. Nie wiem, po prostu... No nie. Po prostu nie. Jeśli chodzi o wyniki na tarczy, no to również były trochę gorsze niż z Glocka, więc ponownie po prostu odpuściłem temat. Zwróciłem do innych konstrukcji. Pistolet, który bardzo mi się zawsze podobał, czyli jakiegoś rodzaju wariacje na temat Colta 1911. W tym przypadku jest to Taurus. O takim bardzo klasycznym wyglądzie. Fajna, ciężka stalowa rama. No ale ponownie, po pierwsze jest to kurkowiec, czyli coś, czego nie szukałem w tym momencie. Po drugie stwierdziłem, że jeśli chciałbym 1911, to brałbym go już w takim bardziej oryginalnym kalibrze, czyli w 45. I wtedy do rekreacji, do postrzelania taki pistolet z mniejszym magazynkiem, czyli z mniejszą siłą ognia, będzie tutaj fajnym wyborem, ale ponownie w tym momencie wróciłem do bezkurkowców. Moim podróżniczym tropem, posiadając Zajona marki Eevee, rozpatrywałem też przez moment pistolet Masada, również od Eevee, ale jakoś tak nie miałem okazji z niego postrzelać i w sumie również nie byłem pewien, czy będzie do niego taka łatwa dostępność części jak do Glocka, więc no, również go odrzuciłem na etapie selekcji pistoletu. W ten sposób po odrzuceniu tych wszystkich innych opcji zostałem z Glockiem 19X. No i właśnie. Dlaczego wybrałem akurat ten model Glocka? Sam Glock 19X jest to pistolet, który został stworzony według wytycznych Armii Amerykańskiej, gdzie firma Glock wystawiła go jako kandydata na pistolet etatowy dla zwykłego żołnierza. Niestety nie udało się, ale na szczęście wciąż możemy go sobie kupić prywatnie, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Kolor FDA jest właśnie jednym z efektów tych wymagań amerykańskiej armii. Tutaj ciekawostka, FDE rozwija się do Flat Dark Earth, co oczywiście jest potwierdzeniem ze strony masonów produkujących takie rzeczy, że Ziemia jest płaska i wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe. Oczywiście! Oczywiście żartuję. Pistolet jest swego rodzaju hybrydą Glocka 17 i 19. Jeśli chodzi o zamek, tutaj górę szkieletu, lufę, która ma 102 mm długości, czyli około 4 cali. To są rzeczy żywcem wyciągnięte z Glocka 19. Natomiast jeśli chodzi o właśnie resztę szkieletu, chwyt, to już są typowo wymiary zdjęte z Glocka 17, co mnie osobiście bardzo cieszy. Ja jako posiadacz dość dużych dłoni potrzebowałem czegoś większego niż ten chwyt z 19, dlatego taka hybryda bardzo przypadła mi do gustu.
Jeśli chodzi o lufę, to jest ona przez producentów opisywana jako bardziej precyzyjna niż w normalnej, standardowej linii Glocka. Aczkolwiek nie oszukujmy się, nie jest to dla mnie pistolet do mega precyzyjnego strzelania na 25 metrów w główki od zapałek. Glock 19X jest Glockiem bardziej piątej niż czwartej generacji. Widać to na przykład po takim charakterystycznym sfazowaniu zamka, jak i tym, że zniknęły znane z poprzedniej generacji występy na palce, co według mnie jest jakby posunięciem na plus. Zdecydowanie łatwiej się chwyta bez tych konkretnych wypustek, przynajmniej dla mnie. Jedyną wadą, jaką zauważyłem, jeśli chodzi o ten pistolet, to to, że jest on niestety niekompatybilny z magazynkami Glocka piątej generacji. Mianowicie przez ten występ tutaj magazynek się dobrze nie zapnie, więc osoby, które szukają jakiegoś dodatkowego doładowania, będą musiały znaleźć sobie już coś dedykowanego pod ten model. Tak. Z drugiej strony plusem jest to, że jeśli chodzi o szybkie ładowanie, no to ten występ raczej będzie nam pomagał, więc coś za coś, drodzy widzowie. Z innych drobiazgów mamy tutaj obustronny zrzut zamka i możliwość zmiany miejsca zrzutu magazynka z lewej na prawą stronę, tak żeby był też dla osoby leworęcznej. No i taką charakterystyczną pętelkę, żeby zaczepić smyczkę. Również po kłosie tych przetargów dla US Army. W standardzie dostajemy ciekawe jak na Glocka przyrządy celownicze, ponieważ są to przyrządy metalowe z trytowymi wkładami. Nie są to takie plastiki jak w normalnej, tej klasycznej serii Glocka. Zobaczymy, jak one będą się sprawdzać na dłuższą metę. Okay, zrobimy sobie taki mały unboxing, bo jeśli chodzi o to, co dostajemy w standardzie, to dostajemy z Glockiem takie eleganckie pudełeczko. Oczywiście pistolet. Jeden standardowy magazynek 17-nabojowy. Dwa dodatkowe magi 19-nabojowe. Zestaw nakładek na chwyt tutaj z tyłu. Niektórzy je lubią, ponieważ one tak wydłużają tutaj ten bobrzy ogon. Można sobie mocniej wbić się ręką. Inni ich nie lubią, bo powiększają ogólny obwód chwytu. Jeden rabin powie tak, inny powie nie. Dostajemy taką prostą, szybką ładowarkę. Wycior. Instrukcję obsługi, w której dowiecie się, jak najpierw rozkonserwować Glocka przed pójściem na strzelnicę. I to by było na tyle. Tutaj chciałem uprzedzić kilka pytań, ponieważ niektóre osoby wiedziały już, na co się zdecyduje, na jaki pistolet, i zadawały mi pytania, dlaczego nie biorę sobie pistoletu, który ma być przystosowany już pod kolimator? No i odpowiedź jest prosta, jestem bardzo słaby w strzelaniu z pistoletu, szczególnie jeśli chodzi o przyrządy mechaniczne, i chciałem się po prostu najpierw bardzo dobrze z tego wyszkolić. Stwierdziłem, że postrzelam sobie z czegoś takiego na kolimator, być może kiedyś przyjdzie czas, ale to nie prędko. I wtedy albo po prostu zakupię sobie nowy pistolet już z wcięciem pod optykę, albo po prostu zrobię frezę. W tym przypadku po prostu wizualnie ten pistolet bardzo mi się podobał, więc chciałem sobie po prostu kupić coś takiego. A jeśli przyjdzie pora na optykę, to będziemy myśleć dalej. Okej, jak wygląda zakup takiej broni? Po pierwsze, muszę mieć zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, czyli tak zwaną promesę, którą zostawiam tutaj w sklepie. Muszę mieć ze sobą mój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdzi to, że ta promesa należy do mnie. I na tej podstawie sklep wystawi mi fakturę, z którą to fakturą pójdę do WPA i zarejestruję sobie pistolet na siebie. Dzięki wielkie za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Jestem ciekawy, jakie były wasze wybory lub co chcielibyście sobie kupić jako swój pierwszy pistolet. Napiszcie mi o tym w komentarzu. Zapraszam również do lajkowania, subskrypcji, śledźcie media społecznościowe i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!